Przed nami zadanie z naszego portalu. Ja je skopiowałem sobie tu do notatnika. Tu je rozwiążemy, a potem sprawdzimy odpowiedź. G jest funkcją, która definiuje ciąg arytmetyczny. Poniżej podano kilka pierwszych wyrazów ciągu. No i tu mamy 1, 2, 3, 4. To są numery kolejnych wyrazów ciągu i to są kolejne wyrazy. 1, 2, 0, minus 1, 2, minus 1. I polecenie brzmi: znajdź brakujące wartości parametrów A i B następującej definicji rekurencyjnej tego ciągu. I tu mamy właśnie definicję rekurencyjną. G od n równa się a dla n równego 1 oraz g od n minus 1 plus b dla n większego od 1. To jest właśnie przykład typowej definicji rekurencyjnej, prawda? Ona tutaj podaje nam pierwszy wyraz tego ciągu, czyli g1. I teraz, jeżeli chcemy obliczyć g2, prawda? Zobaczmy, jak ta definicja pracuje. G od dwóch, jeżeli chcemy policzyć, no to co? To, no nie wiemy, jakie jest G2. 2 nie jest równe 1, czyli tu jest dla n większego od 1, czyli dla dwóch musimy zastosować tę definicję, czyli G od dwóch to jest G od 1 plus B. A G od 1? A G od 1 to jest A, czyli to jest A plus B. Jeżeli chcemy obliczyć G od 3, no to g od 3, to znowuż widzimy, że to jest g od 3 minus 1, czyli g od 2 plus b. G od 2 właśnie policzyliśmy, to jest a plus b plus b. No tak pracuje ta definicja rekurencyjna. Ona jest bardzo wygodna, powiedzmy, dla komputera, ale dla człowieka może mniej, dlatego że jeżeli chcemy obliczyć g od 130, prawda, to musimy wszystkie poprzednie wyrazy obliczyć, żeby wiedzieć, ile wynosi 130 wyraz tego ciągu. No dobrze, więc przystąpmy do rozwiązywania zadania. No a. No a to jest chyba bardzo łatwe, bo a mówi, że to jest g od 1, czyli musimy odczytać pierwszy wyraz tego ciągu, n równe 1, tu jest 1 druga, czyli a jest równe 1 druga. No to tu już możemy sobie wpisać a równe 1 druga. No i co? I teraz, no, jak powstaje ciąg arytmetyczny? Następny wyraz powstaje poprzez dodanie pewnej liczby zwanej różnicą tego ciągu do poprzedniego. Czyli tak, no żeby od 1 przejść do 2, to co my tu zrobiliśmy? Odjęliśmy jedną drugą, czyli minus 1 druga. Jeszcze jednocześnie sprawdzimy, czy to rzeczywiście jest ciąg arytmetyczny. Żeby z wyrazu numer 2 przejść do wyrazu numer 3, czyli 0, znowuż jest minus 1 druga. No i żeby z wyrazu 3 przejść do wyrazu 4, minus 1 druga. Czyli rzeczywiście za każdym razem odejmujemy 1 drugą, czyli na przykład tak, czyli g od 3 równa się g od 2 plus minus 1 druga. No i podobnie g od 3, g od 2 równa się g od 1 plus minus 1 druga. No czyli właśnie ciąg arytmetyczny powstaje, każdy kolejny wyraz powstaje przez dodanie do wyrazu poprzedniego pewnej ustalonej liczby, w naszym wypadku minus 1 druga. Wobec tego a jest równa 1 druga, a b jest równe minus 1 druga. Możemy wpisać tutaj odpowiedź 1 druga, a b było minus 1 druga. Sprawdźmy. Dobrze. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.